Bartek, przede wszystkim gratulacje z dobycia pierwszej bramki w barwach pod Beskidzia. Można chyba powiedzieć, że dobrze się zaaklimatyzowałeś w tej drużynie. E, tak, bardzo cieszę się z tej bramki. Fajnie, że to udało się w wygranym meczu zrobić. Tak, bardzo dobrze się zaaklimatyzowałem dosyć szybko w drużynie. Też miałem szczęście, bo już znałem niektórych chłopaków, więc było po prostu łatwiej, ale naprawdę mamy fajną drużynę i dobrze się w niej czuję. Skoro jesteśmy przy wygranej, no 4-1 na Tyskim Stadionie, czy to nie smakuje wybornie? No smakuje naprawdę wybornie, no, tego chyba sobie przed meczem nie wyobrażaliśmy, a udało się naprawdę zagrać bardzo dobre zawody. Mogło być nawet więcej, gdybyśmy zachowali skuteczność, ale no, zwycięstwo 4-1 smakuje naprawdę bardzo dobrze. Przed Wami taki ciężki teraz okres, mecze, mecze co 3 dni, e, czy jakiś odpoczynek zasłużony? To już decyzja trenera, raczej, raczej mamy już przygotowany ten mikrocyk na przyszły tydzień i będziemy pracować, żeby te zwycięstwa, te trzy z rzędu zwycięstwa nie poszły na marne. Był dzisiaj z Wami dwunasty zawodnik, kibicom chyba należą się ogromne podziękowania. Tak, naprawdę dziękujemy, przyjechali w liczny no liczna e, liczba osób przyjechała dzisiaj na ten mecz, e, cały mecz dopingowali nas i naprawdę graliśmy praktycznie u siebie dzisiaj tak naprawdę. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam powodzenia i jedziemy po kolejne trzy punkty. Tak jest, e, bardzo dziękuję jeszcze raz i... no nie, to już wytniemy. No dobra, wytniemy, wytniemy, spokojnie, wytniemy.